Ja bym chciała trochę nawiązać do tego, co mówił Michał, bo ostatnio bardzo mocno, wiecie, przeżywam temat właśnie Chrystusa w nas. I to jest coś, co Paweł o tym pisał. Jak sobie będziecie czytać, nie pamiętam, czy to było Kolosem, było ostatnio kilka rząd tych listów i poszło. Chyba to było w Kolosem, nie wiem, nieważne. Ale on pisał o tym, że jakby ta tajemnica, której od lat wszyscy szukali, to jest Chrystus w nas, nadzieja, chwała. Chrystus w nas. I to jest właśnie coś, co bardzo, bardzo mocno mi ostatnio gra. Ale też nie tylko, w ogóle właśnie Chrystus we mnie, ale Chrystus w was. Bo chcę wam powiedzieć, myślałam, że nie będę płakać, ale może się nie udać. W ogóle kocham mówić rzeczy, które są trudne. Nawet jeżeli, wiecie, są gdzieś tam jakimś wstydem, starym owianem. Ja umarłam dla starej siebie i ja już nie żyję. Więc wiecie, nawet jeżeli jest ciężko coś powiedzieć, a kto ma uszy, niechaj słucha, bo to, co powiem, i powiem teraz nieskromnie, będzie naprawdę grube. I byłam kiedyś taką osobą, że bardzo mocno się izolowałam od ludzi. I to wynikało z mojego niskiego samopoczucia, które objawiało się u mnie takim zanadto dobrym myśleniem na swój temat, że ja tu jestem taka duchowa, że ja tu jestem taka super. Ja się izolowałam od ludzi, jakby dając sobie coś takiego w głowie, że dobra, no powiem to w ogóle tak, jak to było, nie? W mojej głowie. Oni nie są wystarczająco dobrzy, żeby ze mną spędzać czas, żebym ja z nimi spędzała czas. Dobierałam sobie ludzi, którymi się chciałam otaczać, innych odrzucałam. Ja w ogóle byłam strasznie nieszczęśliwa w tym wszystkim. Z jednej strony super sobie o sobie myślałam, że jestem taka wielka, wspaniała, namaszczona, tyle potrafię i tralala. A z drugiej strony byłam po prostu sama w tym wszystkim, wiecie, bo się izolowałam. I tak naprawdę, pomimo tego, że teraz, wiecie, stoję tutaj i płaczę, ja w ogóle jestem spokojna dzisiaj. Możecie pamiętać, że często jak wychodziłam, ja byłam roztrzęsiona. I powiem wam w ogóle, z czego to wynika. Wow. Dlatego, że we mnie w ogóle jest bardzo dużo spokoju, ale też bardzo dużo było takiej wojny wewnętrznej, chaosu i takiego czegoś, czego ja naprawdę nie potrafiłam nad tym zapanować. Czy paranoi. I ja z tymi wszystkimi paranojami, które gdzieś tam miałam, byłam sama. Bo się izolowałam. I tylko kiedy już nie mogłam znieść po prostu naporu jakiejś sytuacji, ja się spróbowałam do kogoś przybliżyć. Nagle, nie wiem, jechałam do Marty i do Bartka, oczywiście trując mi dupę za przeproszeniem i marudząc, bo w ogóle już byłam w takim stanie, że nie dało się nic innego zdrowego, fajnego, budującego, wiecie, powiedzieć. A relacja to nie jest trucie komuś dupy za przeproszeniem, tak, tylko w ogóle spędzanie ze sobą czasu, miłego życia, w ogóle budowanie siebie nawzajem, cieszenie się sobą nawzajem. I tak sobie to trwało, wiecie, na przykład, no, jechałam sobie do Derdowskich, spoko, gdzieś tam się wyrzuciłam z siebie jakieś te, z kimś innym pogadałam, spoko, tralala, i kolejne miało kilka tygodni albo miesięcy, ja znowu w te wpadałam w swoją izolację i tak dalej. I tak jak mówię, właśnie się gdzieś tam izolowałam i chcę wam powiedzieć coś, co dla mnie nie będzie łatwe, bo mam takie świadectwo, ale to jest w ogóle na Bożą chwałę, naprawdę. Ja wiem, że to jest do każdego z was, do każdego z nas to jest, tak samo cały czas do mnie. Bo tam siedzi moja najlepsza przyjaciółka. Kocham cię, Matylda, całym sercem. Oddałabym za ciebie życie, naprawdę. I powiem wam coś. Ona jest jak Chrystus. Był czas, kiedy ja ją odrzuciłam. Bo mi się wydawała za mało namaszczona. Mówię, nie chodzi na ewangelizację. Już tutaj wszyscy chodzą na ewangelizację. Nie chcę się z nią przyjaźnić. Był czas, kiedy, wiecie, jak czasami się na przykład skacze z jakiegoś związku na związek, nie? Że na przykład gdzieś tam ktoś ci tam w cudzysłowie złamie serce i szybko się chcesz podleczyć i szybko do kogoś innego biegniesz. Z przyjaźniami też tak ludzie robią często, nie? Że
z kimś ci przyjaźń nie wyszła, to lecisz szybko do kogoś. I mi z kimś tam przyjaźń nie wyszła i szybko poleciałam do Matyldy się uleczyć. Słuchajcie, poleciałam do niej, bo nie byłam sama. Jakby mogłam, miałam wtedy trudny czas, tak jak wtedy, kiedy jeździłam do Derdowskich, w ogóle wiecie, się podleczyć. Mówię, podleczę się u niej. Więc z niej wyssałam wszystko, co mogłam. Jej czas, jakiś tam, nie wiem, widok cudowny. I był czas, kiedy ona się zaczęła przede mną otwierać. A ja nie miałam ochoty w ogóle jej słuchać, bo ja tam nie jeździłam dla niej, do niej. Ja jeździłam po to, żebym ja nie była sama. I mnie nagle wspaniałodusznie przestało interesować to, że przecież wcześniej myślałam o niej źle. Ale ja dalej myślałam o niej źle. Kiedy ona mnie słuchała, to było dobrze. Ale kiedy ona zaczynała mówić o swoim życiu, to ja miałam ochotę wyjść. Rozumiecie? Bo ja w ogóle byłam jedną wielką egoistką. I był czas, kiedy ja po prostu przestałam jej potrzebować. I powiem wam, jak to było. Rok temu pojechaliśmy na Woodstock. I ja się tam zaprzyjaźniłam z ludźmi, którzy w moim wtedy chorym umyśle, nie mam nic wspólnego z osobą, którą byłam wtedy, z ludźmi, którzy w moim umyśle byli wystarczająco dobrzy. Pojechaliśmy na Woodstock, wow, głosiliśmy Chrystusa, robiliśmy kolumnę uwielbienia, super, moc, jest, mega, wiecie. I wróciłam. I w dzień, kiedy już wróciłam z tego Woodstocka i pierwsza niedziela, w której byłam w kościele, ja już z nią nie rozmawiałam. Ona do mnie podchodziła, a ja z nią nie rozmawiałam. I wiecie, co było najgorsze? Ten atak, który ja miałam, bo to było demoniczne, ona doskonale odczuła na sobie, ona wiedziała, co się dzieje. Bo ona przyszła do... Ona jest bardzo młodą osobą. Przyszła do mnie. Chyba następny dzień powiedziała tak. Co? Już masz nowych znajomych? Już sobie wystarczam. Skubana. Wiecie, co zrobiłam? Powiedziałam tak. Przestań, co ty? Odrzucona jakaś jesteś? Odrzucenie ci się włącza. Ja po prostu nie mam czasu, jestem zarobiona. Wiecie, wszystko, co ja widziałam, to był stos rzeczy, które ja miałam do zrobienia. A że stresowałam się okropnie wszystkim, co się działo w moim życiu, nawet najmniejszymi rzeczami, to mi się wydawało, że ja nie mam dla nikogo i dla niczego czasu. Więc w ogóle zepchnęłam to na to i mówię tak, ale w ogóle ja nie mam czasu z tobą rozmawiać, w ogóle weź, przestań, nie? Ja doskonale wiedziałam, że ona ma rację, tylko nie byłam w miejscu tego, żeby się w ogóle do tego przyznać. I chcę wam powiedzieć, że no każda normalna osoba, jak ktoś ci, że tak powiem, no wiecie, ci pokazuje, że nie, no to jakby przestajesz zabiegać, tak? Bo też, żeby nie ranić siebie i to jest ogólnie normalne. Nie mówię o zamykaniu się na człowieka, ale o tym, że jak wiesz, no, widzisz, że nie ma wzajemności, no to wiecie, step back, nie? Do tyłu. Więc Matylda zrobiła krok do tyłu. A ja sobie, wiecie, w swoją izolację, tralala, i w swoje takie iluzyjne, że no ja teraz mam nowych znajomych. Tutaj z Baśmą się powygłupiam, tutaj z Dedowskimi, tutaj coś. Ale ja dalej z nikim w ogóle z tych osób w ogóle, które mi się jakoś tam iluzyjnie wydawały, jakieś, o, super, super. Nie miałam takiej relacji serca do serca. A wierzę, że Bóg w ogóle powołuje wszystko serce do serca. Przyjaciół, małżeństwa serce do serca, liderów i owieczki serce do serca. Bo ja w ogóle poznałam Boga serce do serca. Ja nie chcę nie mieć serce do serca ze wszystkimi dookoła, w ogóle, których jakby dotykam, z którymi jestem. Był taki czas. Aha, ja w ogóle nie pokazywałam, kim jestem. Nie pokazywałam swojego charakteru, bo miałam jakieś takie w ogóle zaburzenie głupie w głowie, że ja sobie myślałam, że ja dopiero pokażę prawdziwą siebie mojemu przyszłemu mężowi. I w ogóle tak, w ogóle wiecie, co ja miałam w głowie? Że nikt oprócz mojego przyszłego męża nie będzie zasługiwał na to, w ogóle nie umiem wam nawet patrzeć w oczy, jak to mówią, bo to jest tak głupie. Dobra, zrobię to. Spojrzałam. Że nikt poza moim przyszłym mężem w ogóle nie zasługuje na to, żeby poznać, jaka ja w ogóle jestem fajna. I był taki czas, że coś się nie zmała masakra całą prowiatu ratunku. Był taki czas, że ja się złamałam i ja już nie mogłam dłużej utrzymać mojego charakteru. Jakby wiecie, gdzieś tam takiego pozytywnego ognia, który we mnie jest, w ogóle żartów, śmieszków. I to był czas, kiedy Matylda to zauważyła. Ja któregoś razu weszłam do kościoła. To taka piękna historia jest, bo weszłam do kościoła i coś tam się wykupiałyśmy. I wiecie, był cały ten czas takiego czegoś, że jakby było takie niewysłowione, ona nie wiedziała, dlaczego ja jej w ogóle dałam kopa, w ogóle ją zostawiłam, ale w ogóle zostawiła to i to był taki dziwny czas. I ona w tym całym dziwnym czasie przyszła do mnie i
powiedziała, ty to jesteś takim trolkiem. W sensie takim śmieszkiem. Ja w ogóle mówię, ona mnie rozumie. Ale ona? Przecież ja ją odrzuciłam. I w jakiś dziwny sposób, my w ogóle... Ona nie wiedziała, o co mi chodzi, bo ja zaczęłam się do niej łasić. Trzeba to tak nazwać. Siadałam obok niej, bo w ogóle wiecie, nie wiem, tam głowę na nią dawałam na kazaniu. A ona w ogóle, wiecie, u niej w głowie siedziała, co jej się dzieje w ogóle, nie? I nie pamiętam dokładnie, jak już to było, ale ja w ogóle zaczęłam widzieć, co zrobiłam wcześniej. Zaczęłam w niej odnajdywać, bo wiecie, ja się modliłam o przyjaciół, odrzuciłam ją w ogóle, nie chcąc zobaczyć w ogóle Chrystusa w człowieku, bo miałam jakąś głupią zajawkę, że coś jest niewystarczająco dobre. Bo zawsze myślałam, że to trzeba być na świeczniku jakimś nie wiadomo jakim, po prostu robiącym wszystko, żeby być wystarczająco dobrym. To jest w ogóle też problem na pułapie poczucia własnej wartości i tak dalej, bo prawda jest taka, że ludzie nie muszą być żadni, żeby ich kochać, żeby z nimi spędzać czas. I tu w ogóle wygląd się nie liczy, nic się nie liczy, w ogóle człowiek, w każdym z nas mieszka Chrystus, nie? Ja ostatnio to widzę i kiedy zaczęłam to rozumieć, ja zaczęłam też kochać siebie wreszcie, bo ja siebie nie kochałam w ogóle kiedyś. No ale dobra, chcę to jakoś skrócić wszystko. No tyle, tak jak to było. Ja ją potem przeprosiłam i powiedziałam, ja jeszcze nie byłam gotowa jej tego wszystkiego powiedzieć, ale ona i tak wiedziała, o co chodziło. Powiedziała mi, Matylda, przepraszam cię, jeszcze ci nie powiem jakby dlaczego mnie nie było w twoim życiu, dlaczego odeszłam, ale przepraszam. Wybaczysz mi, ona, ale o co ci chodzi? To jest po prostu najlepsza odpowiedź. Mówię, dzięki. A potem i tak się okazało w ogóle, że zaczęłyśmy rozmawiać o tym i powiedziałam, w ogóle super, w ogóle do takich mega wniosków doszłyśmy. Dzisiaj się przyjaźnimy. Przyszłyśmy już dosyć dużo razem. To niby tylko kilka miesięcy było, ale bardzo intensywnego w ogóle życia razem. I ja w ogóle wpuściłam ją do swojego serca, ja wpuściłam do swojego domu. Wiecie, te momenty, kiedy ja w niedzielę po kościele chciałam, wiecie, uciekać, szybko się w ogóle zamknąć sama, nie wiem, i mówiłam sobie, o, jestem taka zmęczona, muszę odpocząć, szybko zamknąć się, tak naprawdę to była izolacja. A ona na przykład mówiła, to co, jedziemy do ciebie? A ja mówiłam, kurde, wycofałabym się, nie? Ale no dobra, no to jedziemy do mnie, wiecie, i w ogóle to pierwsze momenty były takie dla mnie ciężkie, bo w ogóle ja się bałam, że coś stracę. A dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez niej. Mogłabym każdy dzień z nią spędzać, po prostu. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Poczekajcie chwilę, zaraz amen, jeszcze nie amen. Dobrze, że przedłużam, ale wiem. I wiecie, te paranoje, które we mnie były, te takie burze i tak dalej, mnie po prostu uleczyła zwykła relacja. Myślałam, że to będzie facet. Myślałam, że to będzie facet, nie? Ale to była kobieta, przyjaciółka. Ja nie chciałam kiedyś inwestować w przyjaźnie, bo ja szukałam faceta, wiecie, nie? Ja nie szukałam przyjaciółek i to był błąd. Jeżeli szukasz dzisiaj kobiety, a nie szukasz przyjaciół twojej własnej płci, to jest błąd. Pokutuj z tego. Po prostu z tego pokutuj. Bo Chrystus nie mieszka tylko w pięknej kobiecie, która ma cycki, albo w fajnym facecie, który ma, no, ten, nie? W ogóle... Przez to, że ja mogłam z kimś pogadać o ciuchach, o pierdołach, o naprawdę głupotach i o ważnych rzeczach i o pierdołach, ja w ogóle się uspokoiłam. I ja zauważyłam, że we mnie już nie ma tych paranoi, wiecie, ja już nie muszę wychodzić rozczęsiona przed mikrofon, tylko w ogóle jak się dzieją jakieś dziwne rzeczy, albo jeździć do Drdowskich i w ogóle jakieś głupoty gadać, bo ja w ogóle jestem zaspokojona, miłośnie. Ja wiem, że to głupio brzmi. Wiecie, bo my czasami nie mówimy takich rzeczy, ale przyjaźń mnie miłośnie zaspokoiła. Ja z tego punktu mogę iść dalej w ogóle we wszystkim w moim życiu. Proszę was, rozwijajcie przyjaźnie. I czasami modlicie się o rzeczy, o miłość, o przyjaźń, nie wiem, o pracę, różne rzeczy. Nie widzicie, że Bóg wam już coś dał, nie? I po prostu bądźcie odważni w tym. Mi to trochę odwagi wymagało. Matylda jest jak Bóg. Bo ja wróciłam do niej, jak ten syn marnotrawny, przyjaciółka marnotrawna. I ona mnie przyjęła. Był jeden dzień, kiedy siedziałam przed nią na uwielbieniu. I sięgnęłam tak, ją chwyciłam za nogę. Tak się robi w Kościele Mocy, wiecie. Chwyciłam ją tak za nogę, tak sięgnęłam tak do tyłu i tak chwyciłam ją za nogę, a ona moją rękę chwyciła, swoją rękę. O! I taka miłość popłynęła, słuchajcie. I ja miałam ochotę się wycofać. W ogóle wzięłam tą rękę, chciałam wziąć tą rękę, ale Duch Święty do mnie mówi, wiecie, zostaw.
W ogóle tak długo trzymałam tą rękę i trzymałam w ogóle, ona mnie trzymała za rękę, ja się dałam trzymać za rękę tak długo, aż mi już nie zdrętwiało tutaj wszystko, bo tak do tyłu, wiecie, siedziałam, sięgałam. Doświadczyłam od niej miłości i doświadczacie miłości od siebie nawzajem, bo ja jestem rozwalona tym, ile miłości dostaję od was, szczególnie ostatnio. Chrystus w was mieszka. Jak ja się ostatnio modliłam przy zmianie pracy, modliłam się, Boże, dotknij mojego życia, bo po prostu nie, no wybuchnę, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się będzie działo zaraz, po prostu umrę. I Bóg mi zaczął pokazywać każdego z was, kto co dla mnie w ogóle zrobił, fizycznie. Matylda, która mi ugotowała obiad, nie wiem, Piotr i Ola, którzy mnie przyjęli do swojego domu, żeby mi pomóc CV, w ogóle tam Ola, która się no, mega zajęła królową, nie wiem, no tam Artur, który mi pomagał, w ogóle nawet jego pies. Wiecie, w ogóle nagle, wiecie, nagle zaczęłam wszystkich w ogóle widzieć i mówię, co mi chcesz powiedzieć, że mieszkasz w nich, tak? Czyli dotykasz mojego życia, jest dobrze. Chrystus jest w nas. Nadzieja naszej chwały.